Dobre granie ekstra. Witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w pierwszym piątkowym dobrym graniu ekstra w moim wydaniu. Zrobiłyśmy taki miks, transfer z Natalią Kryją, ponieważ zamieniłyśmy się tymi dniami. Natalię w tym roku będziecie mogli usłyszeć w środy, mnie w piątki, a razem ze mną w piątki różnorodne, ciekawe wydarzenia muzyczne, festiwale oraz różnych moich muzycznych gości, którzy, niektórzy z nich, również w wydaniu muzycznym. Dziś w tym wydaniu muzycznym goście z Żor. Przypominam, że można nas usłyszeć nie tylko na antenie radiowej, ale także zobaczyć i usłyszeć w internecie, ponieważ transmisja, streaming tego, co się tutaj wydarza w studio, a będzie to dużo różnych muzycznych ciekawostek, jest również na radiowym Facebooku, na profilu Radia Opole. Bardzo serdecznie was tam zapraszam. A teraz przedstawiam moich dzisiejszych gości, czyli zespół Beer Band w składzie. Witamy, Bogdan Rumiak. Adam Barański. Jurek Szyja. Bogdan Rumiak, Adam Barański i Jurek Szyja. I już od razu zaczną dźwiękowo. Czyli gramy, tak? Czyli gramy. Okay. Proszę bardzo. Beer Band na antenie Radia Opole. W studiu Radia Opole na żywo. To, co słyszycie, to dzieje się tutaj w czasie rzeczywistym.
I witam was bardzo serdecznie, nie dość, że właśnie z muzyką, to przyjechaliście tutaj również z sąsiedniego województwa, więc kawałek. My, Bogdan, mieliśmy okazję spotkać się już właśnie, policzyłam, ile lat ma ta wizytówka, którą posiadam, i okazuje się, że to będzie około 17. O matko, naprawdę? Naprawdę, aż strach wspominać. Strach wspominać. Ponieważ poznaliśmy się dawno temu chyba na Rawie Blues, tak myślę, że to była Rawa Blues. Ale potem po latach spotkaliśmy się na bardzo ciekawym wydarzeniu, na Jam Session Fundacji Blues Opole, które dotarło do Czyżowic, również w województwie śląskim. I a propos do Jam Session może za chwilkę wrócimy, ale najpierw sam zespół Beer Band. Jak sama nazwa wskazuje, to jest przede wszystkim zespół twój autorski. No ty tak, jesteś kompozytorem tak. Można tak powiedzieć. I twórcą tekstów również, całego repertuaru zespołu? Tak. Niestety ja. Niestety ja. No tak się złożyło, wiesz, no to, rzeczywiście jest to takie moje autorskie coś, co już od lat miałem w głowie i udało mi się to po latach zrealizować. O, może tak, troszkę powoli to szło, zgrywaliśmy się, próbowaliśmy sobie, bo w międzyczasie już grałem, znaczy cały czas grałem z zespołem Mr. Blues. A ponieważ historia potoczyła się, wiesz, tak, że Mr. Blues troszkę zawiesił swoją działalność z różnych życiowo-losowych powodów, to zaczęliśmy już to grać tak na serio, powiedzmy. O, i, no i wyszło nam super, tak uważam, że wyszło nam super, więc teraz postanowiliśmy to sfinalizować, jak to się ładnie mówi, czyli nagrać to na płycie. Jesteśmy w trakcie. Zaczęliśmy od instrumentalnego typowo brzmienia zespołu Beer Band, a wcześniej instrumentalny utwór w wykonaniu Joe Bonamassy, i to taki świąteczny z jego świątecznej płyty. Kiedy zajrzałam sobie na płytę i na playlistę płyty zespołu Mr. Blues, to tam pojawił się na przykład taki tytuł jak Życie jest brutalne, albo Smutna bossa. I chciałam się przy tej okazji dopytać, o czym są utwory zespołu Beer Band, ponieważ zastanawiam się nad tym, czy blues zawsze musi być o smutnych historiach, smutnych losach, o tym, że życie jest brutalne, czy może być o czymś innym. No, Joe Bonamassa stara się na przykład przełamywać tą tradycję, czy tą taką smutno-dołową atmosferę bluesową i na przykład tworzyć płyty bluesowe. Jak to jest z Beer Band? Wiesz co, na pewno może być o czymś innym, aczkolwiek płyta Beer Band pewnie też jest o poważnych sprawach, aczkolwiek podanych myślę w sposób taki, no powiedzmy, niepoważny. O. Nie, wiesz co, mówi się o tym, to jest takie śmieszne, że większość bluesowych utworów świata to są utwory o miłości, o tym, że wiesz, ona go zostawiła, tam nie mamy pieniędzy, wiesz, kogoś tam krokodyl w delcie, wiesz, zjadł i tym podobne albo rzeczy. Albo trudnej pracy w polu. Dokładnie tak, jest taki dowcip, który jest podobno amerykański właśnie, nie, nawet nie nasz. Co się stanie, jak puścimy bluesa od tyłu, nie? Czyli no, że ona do niego wróci i będzie miała pełne konto. To tak z grubsza obrazuje tak naprawdę, o czym jest ta muzyka, a o czym jest płyta Beer Band. Wiesz co, ta płyta jest taka, że ja mam taką nadzieję, że ona będzie lekkim zaskoczeniem, ponieważ tak, są tam instrumentalne utwory, jest tam gitara akustyczna, jest tam gitara ryzofoniczna, są tam solowe popisy moich przyjaciół z zespołu, a oprócz tego, no tak, a oprócz tego jest po prostu kilka fajnych piosenek, które są, wiesz co, są też i o miłości, są o niespełnionej miłości, są o takiej miłości, która często nas oszukuje, jest taki numer Gra Pozorów, który mieliśmy puścić, ale się nam nie uda, który właśnie jest o takiej trochę niespełnionej, nazwijmy to, miłości. Jest tam kawałek, który ma prosty tytuł pod tytułem Proste pytanie, czyli wiesz, to jest taki akurat fajny, szaflowaty blues, w którym jest tekst po prostu zwykły, prosty, dokąd idziesz, czyli no, nie wiem, mam nadzieję, że słuchając tego ktoś pomyśli, dokąd idę. O. Rozmawiamy o płycie, która jeszcze nie zaistniała, która no nie, tak powiem, ona tworzy jest, się. Tak, jest ona się tworzy. W ferworze, tak. W końcówce Dokładnie. Tworzenia się. A kiedy będzie można ją usłyszeć? Wspomnijmy tylko krótko, bo o tym wydarzeniu, na którym będzie można ją usłyszeć, porozmawiamy sobie w następnym wejściu. No tak, plan mamy taki, że ona będzie miała premierę 14 marca w Żorach podczas piątego festiwalu o nazwie Żorski Amok Bluesowy.
umówiliśmy się, że po tej dacie pojawi się ona w wersji premierowej, ta płyta również w piątkowym Dobrym Graniu Ekstra, tak, i w Radiu Opole, więc na pewno będzie taka możliwość, żeby taką płytę tutaj podczas audycji również zdobyć. A teraz dla odmiany na antenie Radio Opole również festiwalowi i bluesowi przyjaciele naszej audycji, a mianowicie zespół Missing Part w utworze Radę Sobie Dam. W studiu Radia Opole sytuacja, którą można usłyszeć zarówno na antenie radiowej, jak i w internecie dzięki streamingowi właśnie na fanpage'u Radia Opole, na Facebooku, na który was gorąco zapraszamy, muzyczni goście, goście z ŻOR, zespół PR Band. Wspominaliśmy, że płyta będzie miała swoją premierę podczas bardzo ciekawego wydarzenia. Wydarzenia, które, no jak się okazuje, zagościło już w ŻOR-ach od 5 lat i zaprzyjaźniło się już z ŻOR-ami, bo poprzednie edycje również w ŻOR-ach odbywały się amoku bluesowego. Widzę, Bogdan, że ty jesteś też taką osobą, która oprócz tego, że lideruje zespołom, to jeszcze lideruje trochę kulturze w mieście. Jak powstał pomysł na amok bluesowy, żorski amok bluesowy? Wiesz co, to w mojej, nazwijmy to w cudzysłowie, karierze, no to ja już organizowałem duży inny festiwal, który się nazywał Rybnik Blues Festival. Wymyśliłem, zorganizowałem i prowadziłem przez ileś lat. Potem różne zawirowania nastąpiły i z małą przerwą po prostu namawiali mnie moi znajomi przyjaciele, czemu nie w ŻOR-ach? Miałem takie poczucie, że to się nie uda, bo jakoś tego bluesa na co dzień nie ma w ŻOR-ach i no, nie ma muzyków właściwie. Tak, podobno jestem jedyny, tak mówią. No ale za namową mojego przyjaciela Marka Klimurczyka, wiesz, uderzyłem w odpowiednie, że tak powiem, komórki, czyli Urząd Miasta, MOG i tym podobne, i okazało się, że jest przychylna ku temu decyzja, jakieś taka, no ogólnie pozytywne nastawienie, że o, czemu nie, 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 jeszcze tego u nas nie ma, nie, no spróbujmy. No więc spróbowaliśmy, no i chyba się udało, no na razie tak mi się wydaje. Czy warsztaty bluesowe, warsztaty gitarowe odbywały się również w poprzednich latach? Tak, tak, odbywały się w poprzednich latach, prowadził między innymi Grzegorz Kapołka, Leszek Cichoński był. No w tym roku będzie taka gratka niezła. O, no jeszcze był oczywiście Andrzej Piasecki, Puma Piasecki, tak, i Vanessa Harbeck z zeszłym roku, którzy razem jakby wspólnie to prowadzili. W tym roku taka gratka dla miłośników przede wszystkim Gary Moore'a, bo syn Gary Moore'a, Junior Jack Moore, no koncertował już w Polsce, był, i szczerze mówiąc dużo mnie kosztowało to, żeby go namówić na te warsztaty. To jest bardzo, bardzo skromny, trochę zamknięty w sobie człowiek. Powiedziałam, że taki jeszcze mocno nieśmiały na tej bardzo scenie. Bardzo nieśmiały. Na scenie nie, wiesz, na scenie nie, poza sceną. Na scenie nie, na scenie gra, robi swoje i wszystko jest cudownie, ale poza sceną nie. Jest taki bardzo zamknięty, więc miał problemy, że on nie chce, że on się nie nadaje, on nie umie w ogóle, on nie umie uczyć w ogóle i tak dalej. Ja mówię, podejrzewam, że te warsztaty, oprócz tego, że on tam coś pokaże, bo generalnie tytuł w ogóle warsztatów to jest gitara bluesowa według Gary Moore'a. Więc tak się umówiliśmy, że pokażę, zaprezentuję te typowe zagrywki ojca, które też opanował naprawdę w świetny, mistrzowski sposób. Ale myślę też, że skończy się na wielu rozmowach, bo już parę osób, które chce być na tych warsztatach, już chce, już, ja już go zapytam, a jak z ojcem, a jak to było, a jak to... Także może się okazać, że połowę tych warsztatów to oni przegadają. Ale to nic, to nie ma znaczenia, będzie na pewno fajnie. Jest tak faktycznie z muzyką, że ona taką społecznościową atmosferę wywołuje, a szczególnie blues. My już też wspominaliśmy o tym, że spotkaliśmy się ostatnio na jam session, podczas jam session. Ja też wiem, że wy lubicie bardzo jamować jako zespół. I że czasem tak jest, że i koncerty kończą się przy pomocy jamów. No tak, tak. Czasami tak bywa. Czasami tak się zdarza i najczęściej jak w jakimś klubie, w jakimś lokalu, no na końcu bardzo chcą, a jeszcze tu jest ktoś, kto chciałby z wami zagrać i jeszcze ktoś, no nie ma sprawy, z reguły to się tak kończy. Skąd ta sympatia do takiej formuły właśnie jamującej? Wiesz co, ja osobiście mam takie bardzo pozytywne podejście do tego, chociażby z takiego względu, że wiesz, jamując, muszę teraz reklamę, wiesz, autoreklamę, tak się mówi. W Rybniku jest klub Celtic Pub, gdzie przez lata bardzo często bywałem, dalej bywam, aczkolwiek rzadziej, gdzie są świetne dżemy, zapraszam wszystkich. I wiesz co, zbiera się tam duża grupa fajna muzyków i
grając tam przez wiele lat, po pierwsze, bardzo dużo to daje, można się naprawdę wiele nauczyć, można się, że tak powiem, wyrobić scenicznie, czyli wiesz, no musisz wejść, musisz zaistnieć, musisz grać, nie wiadomo właściwie, co się za chwilę zacznie. Najciekawsze dla mnie są dżemy, gdzie wchodzę z kimś i nie wiem, co będę grał, to mnie najbardziej bawi, to jest najfajniejsze. Ale żeby do tego etapu, że tak powiem, dojść, no to trzeba trochę na tych dżemach pograć, trzeba mieć doświadczenie, trzeba się nie bać. Ograć się też z tym, że gra się covery, gra się standardy, trzeba je mieć trochę, wiesz, w głowie, trzeba je znać. One, te dżemy generalnie kręcą się w kręgach bluesowo-jazzowych, tam funkowych, więc trzeba być, że tak się muzycznie wyrażę, ograne w tych klimatach i wtedy można bez problemu przychodzić. Polecam wszystkim dżemowanie i granie na dżemach, bo to naprawdę dużo daje od strony technicznej umiejętności i obycia, wiesz, na scenie. Bardzo dziękuję za tą opinię, ja sobie ją wytnę i ona jeszcze kiedyś padnie kolejny raz w tej audycji, ponieważ jest bardzo wiele osób, które też myślą o tym w taki sposób, że jednak jest to pewnego rodzaju pokazywanie się, jakieś takie prezentowanie, że tam jest jakaś rywalizacja trochę na tej scenie, a ja też mam taką opinię i uważam, że dla mnie dżemy też były właśnie bardzo ważne pod względem odwagi scenicznej, ale też słuchania siebie nawzajem, tego co się dzieje, prawda, nie bycia solo, nie bycia takim dokładnie, indywidualistą dokładnie, tak. Na tej scenie zupełnym, tylko słuchania tego, co się dzieje, konieczności spontanicznego dopasowania się. Tak naprawdę sytuacja wymagająca sporo odwagi. Tak, bo to odwagi odwagą, ale to jest też sztuka grania potem w każdym zespole. Wiesz, nie czarujmy się, sztuka grania w zespole to nie jest, wiesz, granie, ty grasz i to jest jakby, wiesz, no ty grasz. Nie, granie w zespole polega na graniu wspólnie. Jeżeli ktoś tego nie potrafi zrozumieć, to Nie ma zespołowej gry, nie? I to jest tak samo na tych dżemach, że jak się wychylisz, będziesz grał, wiesz, przez 10 minut solówkę, to w końcu cię ktoś, no, chciałem powiedzieć kopnie, żeby nie było nieładnie i powie wysadzi chłopie, ale już dosyć, nie? Albo to już dziękujemy, bo tak się nie gra. To prawda. No dobrze, w takim razie posłuchajmy kolejny raz zespołu Beer Band. Będzie to jeden z utworów z płyty, której premiera zbliża się i nastąpi już 14 marca. Okej, zagramy numer. No, te akustyczne wersje na pewno trochę odstają od na płycie, będą w wersji elektrycznej. A numer się nazywa, czy ma tytuł, musisz mieć po prostu. Musisz brać, choć tak naprawdę nie potrzebujesz więcej nic. Musisz mieć ciągle coś. Choć tak naprawdę nie potrzebujesz więcej nic. Musisz brać ciągle coś. Choć tak naprawdę więcej nie zmieścisz w życiu swym. Musisz brać. Choć tak naprawdę nic już nie zmieścisz w życiu swym. Thank you.
popieprzyliśmy, ale to nic. Musisz mieć, musisz brać, choć tak naprawdę nie potrzebujesz więcej nic. Musisz mieć ciągle coś, choć tak naprawdę na końcu drogi będziesz sam. Na końcu drogi będziesz sam. W studiu Radia Opole zespół Beer Band. A teraz prosto z naszej wspaniałej, przepięknej playlisty WW i zespół WW i utwór Się Poruszam. W studiu Radia Opole zespół Beer Band. Tutaj bardzo wesoła i spontaniczna atmosfera. To, co się dzieje muzycznie, to można powiedzieć w pewnym sensie granie utworów, które za chwilę w oczywiście nie aż tak akustycznych aranżacjach będzie można usłyszeć na płycie. Ale też trochę takie towarzyskie jam session, bo sytuacja też do tego prowokuje. A na płycie będą to utwory w dużo bardziej właśnie elektronicznej formie. Elektrycznej. Elektrycznej, elektronicznej, faktycznie to brzmi zupełnie inaczej. Elektroniki nie będzie. Elektrycznej formie. No właśnie, ale jednak typowo klasycznie bluesowo. Czy wiadomo już pod jakim tytułem płyta pojawi się na rynku? Jeszcze nie wiadomo? Wiadomo. Inaczej ja wiem, jeszcze nikt o tym nie wie. Jeszcze nikt o tym nie wie? Nie, nikt tego jeszcze nie słyszał. Czy możemy upublicznić taką informację? Możemy, nie, możemy. Ja wiem, nikt tego jeszcze nie słyszał. Panowie też nie? Nie. Nieźle, nieźle. To sprowokowałam tutaj takie... To nie ma opcji takiej, żeby... Rozumiem. No tutaj zespół dzieli się takimi informacjami, że no jednak jest dyktator w zespole. Nie, nieprawda. Nazwiskiem Bogdan. Nie ma dyktatora, ale przyznaję, wiesz, to jest tak, że do niedawna tego tytułu nie było w ogóle, ale no, wymyśliłem coś takiego, że nagramy jeszcze tam jeden numer i ten numer ma tytuł... Będzie tytułowy. Ten numer ma tytuł Próbuję żyć i to jest tytuł... To będzie tytuł płyty. A poza Radiem Opole, gdzie w najbliższym czasie będzie można was spotkać? Bo wiem, że jest kilka koncertów zaplanowanych i na niektóre z nich moglibyście zaprosić. No tak, oczywiście. Zapraszamy już pojutrze, w niedzielę, 5 stycznia. Bardzo fajny, genialny klub Ibu Craft Beers w Gliwicach, gdzie od godziny 18 będziemy grać koncert. Zapraszamy, bardzo fajne miejsce. Następne to są daleko. Znaczy tak, 1 lutego gramy na imprezie pod tytułem Wielki Gul. Genialna impreza, w tym poświęcona naszemu przyjacielowi Markowi, który zmarł ubiegłego roku, więc to jest taka specjalna edycja. Właściwie mógłbym powiedzieć, że taka rodzinna impreza, bo naprawdę sami jego przyjaciele i zespoły, z którymi on grał i z którymi miał do czynienia przez ileś tam lat. Potem jedziemy daleko, jedziemy do Studułki Bluesowej, to jest gdzieś tam pod Poznaniem, Bożątew się nazywa, bardzo genialne podobno miejsce. Studułka Bluesowa to brzmi jakby było to bardzo kameralne miejsce. No tak, podobno tak jest i obawiam się, że go tam troszkę rozniesiemy, bo jak do tej pory widzę samych akustycznych wykonawców tam, a my jednak w trio, ale tak troszkę gramy z powerem, więc będzie ostro. No, oczywiście 14 marca w Żorach podczas Żorskiego Amoku. Pomiędzy tym na pewno jeszcze kilka różnych, ale ciągle jeszcze rozmawiamy, więc nie będę o tym mówił. Tak jak mówię, najbliższy koncert pojutrze w niedzielę 5 marca w Gliwicach. Na Żorskim Amoku Bluesowym pojawi się między innymi syn słynnego Gregory Moore'a. Tak. Z warsztatami gitarowymi, również ze swoim koncertem. No Gary Moore na pewno, kiedy pojawia się to nazwisko, no to nie da się ukryć, że on przychodzi na myśl bardzo wielu osobom, ponieważ był też pewnie inspiracją wielu bluesowych muzyków w Polsce i nie tylko. Czy w twoim przypadku nadal też tak jest? To znaczy, słuchałem go, nie, wiesz co, inspiracją, pewnie tak, ja bym się zaliczyć do iluś tam wielu, którzy byli moją inspiracją, ale na pewno tak, na pewno, zgadzam się z tym. Był wybitną postacią, więc... A wśród nich, oprócz Gary'ego Moore'a, kto jeszcze? Moim? Tak.
Bo on tak patrzy, że wiesz, wędrujesz przez te muzyczne arkana tutaj różnych scen, no, różnych tak, klubów, festiwali, ale bardzo, bardzo mocno jednak w tym klasycznym bluesie. Tak, aczkolwiek to jeszcze nawiążę do tej naszej płyty, że to nie jest to czysto bluesowa płyta, aczkolwiek i tak na pewno w bluesie zakorzeniona, ale jest tam dużo jeszcze innych różnych klimatów. Brzmienia trochę bardziej rock'n'rollowego. No, rock'n'rollowego, jest funk i trochę, jest boogie. I tak jak mówię, jest trochę instrumentalnych takich momentów, które mam nadzieję, że zaskoczą naszych słuchaczy. O, tak a myślę. Na samym Żorskim Amoku Bluesowym, oprócz młodego Mura Juniora, będzie można, i oczywiście Beer Band, będzie można spotkać jeszcze kogo? Będzie można spotkać grupę Tortille z Torunia, nas, czyli Beer Band, będzie można spotkać mojego przyjaciela, nigdy nie pamiętam całej jego długiej nazwy. W każdym razie występuje pod taką ksywą Retro Blues. Mm-hmm. To jest Czech. Gra w duecie, w trio, w różnych zestawieniach. Prawdopodobnie wczoraj w ogóle zagra sam, solo. Jest to bardzo ciekawy, fajny, dowcipny człowiek, który gra na gitarach akustycznych, rezofonicznych, takiego bluesa z Delty. Ale mam do tego takie dość swobodne podejście, więc to jest fajne, bo gra i śpiewa po czesku i jest to czasami naprawdę śmieszne. Powiedzmy w takim razie, jak można dołączyć do festiwalu i do warsztatów, bo na warsztaty trzeba się wcześniej zapisać. Na warsztaty trzeba się zapisać. Ja myślę, że lada moment na Facebooku Żorskiego Amoku Bluesowego pokaże się takie ogłoszenie. Będzie tam podany mail. I właściwie, bo warsztaty są bezpłatne, całkowicie, więc chcielibyśmy zgłoszenie mailowe ze swoimi danymi i numerem telefonu, żeby w razie czego mieć kontakt z tymi ewentualnymi warsztatowiczami, że tak powiem. No i to wszystko, jeżeli chodzi o warsztaty, a jeżeli chodzi o Amok, po prostu przyjechać, kupić bilet i przyjść. Można, wiem, że od chyba końca stycznia, myślę, że w lutym już będzie taka, nazwijmy to, przedsprzedaż, chociaż ona właściwie ona nam się do tej pory nigdy nie sprawdzała. W tej sprzedaży nigdy tych biletów nie było sprzedanych i tak wszyscy się martwiliśmy, Boże, nie będzie ludzi. A potem w Dzień Amoku jest po prostu full. No, więc jak na razie impreza naprawdę jest fajna i pełna zawsze. Dziękuję wam bardzo za tą wizytę, za zapowiedź zarówno płyty, jak i wspaniałego wydarzenia, na które również z Radiem Opole postaram się dotrzeć, i z świątkowym dobrym graniem Ekstra. A spotkanie nasze zakończmy jeszcze jednym utworem ze zbliżającej się premierowej płyty Beer Band. Okej. Żeby było bardziej żywiołowo, czy może bardziej rytmicznie, proponowałbym Dokąd Idziesz. Okej. To jest numer, który właśnie, o którym wspominałem, że to jest z prostym tekstem i prostym pytaniem. Okej. Dokąd wiecie droga twa? Dokąd idziesz? Dokąd wiecie droga twa? Zastanów się. Dokąd idziesz? Dokąd wiecie droga twa? Dokąd idziesz? Dokąd wiedzie droga twa? Zastanów się.
gdzie życie twe. Dokąd idziesz, dokąd wiecie życie twe. Zastanów się, zastanów się. Zabrzmiał na antenie Radia Opole zespół BR Band, czyli Bogdan Rumiak, Adam Barański i Jurek Szyja. Bardzo wam serdecznie dziękuję jeszcze raz za przybycie, za przyjęcie mojego zaproszenia. A wszystkich słuchaczy Dobrego Grania Ekstra, piątkowego Dobrego Grania Ekstra, zapraszam na te spotkania co tydzień, bo właśnie w styczniu dokładnie co tydzień się spotkamy, nie będzie żadnych piątkowych świąt. A w audycjach właśnie Dobrego Grania Ekstra jeszcze kilku wspaniałych gości. W przyszłym tygodniu najprawdopodobniej zagościmy na przepięknym wydarzeniu sentymentalnym i chwytającym mnie za serce, jaki jest jubileusz 85-lecia pani Ireny Santor, który odbędzie się w Filharmonii Opolskiej. Również pojawi się Gabrysia Blacha w studiu podczas spotkań przez kolejne tygodnie, a także zespół Śląska Grupa Bluesowa, który już 24 wystąpi w Opolu w Dworku Artystycznym. Dziękuję bardzo. Żegna się z wami Basia Boyd. Czym innym moglibyśmy zakończyć po tej rozmowie? Jak nie? Still got the blues. Dobre granie ekstra.